Dzisiaj zamienię Was recenzję Ogiera Passofino ze firmy Schleich 2019. Nazywa się on Fernando i jak widzicie jest maści jasno kaszanowatej, jak mi się przynajmniej wydaje. No, jest tą grzywę i ogon, taką bardzo ładną z kwiatkami. Moim zdaniem te kwiatki są w bardzo ładnym kolorze. Na ogonie ma jeszcze taki mini warkoczyk. Jest to naprawdę bardzo ładnie pomalowany ogier. Bardzo mi się on podoba. Kupiłam go dosyć niedawno, ponieważ dostałam go na Wielkanoc w tym roku. I był kupiony w sklepie czaszabawy.pl. Macie jeszcze podane inne sklepy, gdzie można go kupić, także polecam, bo jest naprawdę ślicznym modelem. Z tego, że był to zestaw, była dołączona jeszcze do niego derka, którą widzicie teraz na zdjęciach. Jest ona koloru fioletowego, dopasowanego do kwiatków, które ma na włosach. Bardzo mi się podoba ta derka, ma bardzo ładny wzór, taki właśnie kwiatowy. Kolor też jest bardzo ładny, także uważam, że cały ten zestaw jest świetnie skomponowany kolorystycznie i mogę Wam go z czystym sercem polecić. Jeżeli ten odcinek Wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, napiszcie jakiś fajny komentarz oraz zasubskrybujcie kanał i kliknijcie dzwoneczek, aby być na bieżąco z każdym filmem na tym kanale. Pamiętajcie, że pojawiają się one codziennie, także wyczekujcie. Wiem, że wielu z Was czekało na tą recenzję, także mam nadzieję, że się cieszycie, że w końcu była. Pamiętajcie również o zaglądaniu do opisu filmu, bo tam zawsze znajdziecie wszystkie najważniejsze informacje, które mogą Wam się przydać, czyli m.in. plany na kolejne odcinki z recenzji oraz moje media społecznościowe, na których jestem często aktywna, także polecam zaglądać. Do zobaczenia.